Dzień dobry Państwu, bardzo proszę o ciszę. Otwieram obrady 9 sesji Rady Miejskiej w Mońkach. W sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum do podejmowania decyzji. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza Monik Zbigniewa Karwowskiego, panią skarbnik gminy, panią Dorotę Rudnicką-Dobrzyńską. Witam pana Januszewskiego, naszego projektanta. Witam serdecznie. Witam pana zastępcę komendanta. Straży Powiatowej pana Sławomira Szafrańskiego. Witam panią Supińską, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Mońkach. Witam serdecznie. Witam kierowników, dyrektorów komórek podległych urzędowi. Witam serdecznie panie sołtyski oraz panów sołtysów i również moje koleżanki i kolegów radnych. Dzisiejszą sesję rozpoczniemy od wręczenia radnemu zaświadczenia o wyborze na radnego. Bardzo poproszę panią Ewę Supińską, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Mońkach, o wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego pana Leszka Markowskiego. Poproszę pana Leszka. Bardzo wszystkich poproszę o powstanie. Z ramienia przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej składam panu serdeczne gratulacje wyboru na radnego Rady Miejskiej w Mońkach z życzeniami zapału i do pracy na rzecz dobra mieszkańców miasta i gminy Mońki. Proszę pozostać. Poproszę pana Leszka za mównicę. Przystąpimy teraz do złożenia ślubowania. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 23a ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radny przed przystąpieniem do wykonania mandatu składa ślubowanie w ten sposób, że po wspólnym odczytaniu roty ślubowania wypowiada pan słowa ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem zdania tak mi dopomóż Bóg. Odczytuję rotę. Proszę pana radnego Leszka Markowskiego o powtarzanie odczytanych fragmentów. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję uroczyście. Ślubuję uroczyście. Obowiązki radnego sprawować godnie. Obowiązki radnego sprawować godnie. Rzetelnie i uczciwie. Rzetelnie i uczciwie. Mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsca. Stwierdzam, że w obradach w tej chwili uczestniczy 12 radnych. Kolejnym punktem naszych obrad jest przyjęcie porządku obrad. Pierwsze otwarcie obrad, wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze, co już nastąpiło, złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miejskiej w Mońkach, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 6 sesji Rady Miejskiej w Mońkach, przyjęcie protokołu z 7 sesji Rady Miejskiej w Mońkach, przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Informacja z pracy burmistrza Moniek w okresie między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Mońki na rok 2019. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Mońki na lata 2019-2021. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
do spraw bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i sportu. Pytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad 9. sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Czy są uwagi co do porządku obrad? Dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania. Bardzo poproszę Państwa radnych o głosowanie. Głosowało 12 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszych obrad jest przyjęcie protokołu z 6. sesji Rady Miejskiej. Czy są uwagi co do protokołu? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Pan Leszek Markowski jeszcze. A, wstrzymał się. Dobrze. Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych, 11 głosów za, 1 wstrzymujący. Kolejnym punktem naszych obrad jest przyjęcie protokołu z 7. sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Głosowało 12 radnych, 11 głosów za, 1 wstrzymujący się. Protokół został przyjęty. Kolejnym punktem jest przyjęcie protokołu z 8. sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Czy są uwagi? Nie widzę. Zatem bardzo proszę o głosowanie. Głosowało 12 radnych, 11 głosów za, 1 wstrzymujący się. Protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszych obrad jest informacja z pracy burmistrza Mońek w okresie między sesjami. I bardzo proszę, panie burmistrzu. Zanim przejdę do przedstawienia informacji z pracy między sesjami, panie radny, życzę tak owocnej pracy jak dotychczas, bo ma pan już pewne doświadczenie, myślę, że duże doświadczenie. Właśnie reprezentuje pan teraz bardzo tak samo właśnie jak wtedy ten sam prawie okręg tych samych ludzi, także problemy lokalne są bardzo dobrze znane. I myślę, że wynik sam za siebie mówił i obdarzenie zaufaniem jest faktem do dotychczasowych jakby efektach pracy samorządowca w tym terenie. Leszku, gratuluję i życzę ci naprawdę wszystkiego dobrego. Sprawdzaj się jak do tej pory jako samorządowiec. Dziękuję bardzo. Księgowano dochody i wydatki na realizację przelewów środków z różnych tytułów za kwiecień i maj 2019. Przekazano środki na realizację wydatków jednostek budżetowych, dotacji instytucji kultury za maj 2019. Uzgodniono zamknięcie miesiąca kwietnia 2019 z księgowymi podatkowymi i księgą główną. Przesłano dochody budżetu państwa za okres 11.04 i 20.05.2019 oraz informacje o ich wysokości do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Księgowano na bieżąco wydatki projekty pod nazwą Ja w Internecie oraz Akademia Przyszłości. Przekazano stypendia materialne uczniom w kwocie 16 515 zł 62 grosze. Uregulowaliśmy zobowiązanie dotyczące programowej modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Mońki w części miejskiej na kwotę 1 051 715 zł. Wydane zostały decyzje przyznające ulgę z tytułu zakupu gruntów. Takich było dwie. Tak samo jeżeli chodzi o wydane zaświadczenia, które były wymagane o pomocy de minimis, wydawaliśmy na bieżąco. Sporządzono sprawozdanie dotyczące skutków obniżek stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i umorzeń za pierwszy kwartał.
Sporządzony został wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń oraz pomocy publicznej w 2018. To jest zamieszczone na stronie BIP Urzędu. W trakcie rozpatrywania jest jedno podanie o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości, jedno podanie o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości. W trakcie załatwiania jest wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Przeprowadziliśmy dwie kontrole podatkowe na terenie gminy Mąki w zakresie wiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i oczywiście jak co miesiąc udzieliliśmy odpowiedzi na pisma do instytucji takie jak KRUS Mąki, Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie, Komendy Powiatowej w Mąkach. Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję, sporządzono 23 akty urodzeń, ale w tym 9 zagranicznych, trochę szkoda. Sporządzono 12 aktów małżeństw, w tym 2 zagraniczne i sporządzono niestety 9 aktów zgonu. Jeżeli chodzi o ewidencję, zameldowanych zostało 24 osoby, wymeldowanych 19. Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 1 przez 2018 z dnia 14.12.2018 w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony i dokonana została aktualizacja planu akcji kurierskiej. Zaktualizowany plan został przesłany do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku. Przekazano do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mąkach informacji na temat wykonanych badań lekarskich członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni zostało opracowane i przedłożone Państwu Radnym Wysokiej Radzie. 23 maja 2019 podpisałem umowę o realizację zadania publicznego, o których mowa w poszczególnych artykułach, już o tym nie będę mówił. To jest między innymi na meeting osób niepełnosprawnych, sprawnie inaczej. To już jest, proszę Państwa, 24 edycja. Wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej Wspierajmy się. 9 maja wydałem decyzję jednorazowo zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 zawartość alkoholu oraz na piwo. Wpłynął jeden wniosek w tym czasie o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Procedura jest w toku. Na bieżąco prowadzona jest pomoc przy wypełnianiu deklaracji obsługi klientów w sprawie deklaracji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadzone czynności w celu poinformowania właścicieli zostało wysłanych 2417 zawiadomień. I tutaj w kolejnym punkcie warto zwrócić uwagę na pewne tendencje, bo w okresie od 6 maja do 27 maja wpłynęło 56 deklaracji, z czego 28 zmieniło sposób odbierania odpadów z niesegregowanych na segregowane oraz wypisano 26 osób z nieruchomości zamieszkałych. Prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji pod kątem urodzeń i zgonów mieszkańców. Prowadzona też jest kontrola nieruchomości pod kątem nieodebranych odpadów. Przygotowano zlecenie do Zakładu Gospodarki w Mąkach na oflagowanie miasta na obchody. Już minione 3 maja, 6 maja na wezwanie Nadleśnictwa Knyszyn odbyły się oględziny działek leśnych należących do gminy Mąki w celu uzgodnienia dokonania cięć i wycinki drzew ze względów sanitarnych, to co mówiłem na poprzedniej już sesji, kornik. Przygotowano i wysłano zapytania ofertowe na drugą zmianę nasadzeń kwiatów na terenie zieleni w Mąkach. Wykonano uproszczonego planu urządzenia lasu na działkę o numerze geodezyjnym 1086/1. Wykonano trzebieże i cięć sanitarnych drzew w lesie miejskim, na wykonanie trzebieże i cięć sanitarnych i konserwację oświetlenia ulicznego miasta i gminy Mąki. Kontrolowane są szalety na bieżąco, przeprowadzono kontrolę stanu technicznego elementów zabawowych i do ćwiczeń znajdujących się na terenie miasta Mąki, a należących do gminy.
Prowadzona jest ewidencja faktur za energię elektryczną i dystrybucję PGE Nową S.A. Tauron. Uprzątnięto teren gminy w obrębie wsi Świerzbienie i na bieżąco zgłaszane są bezpańskie psy z terenu miasta i gminy Mąki do schroniska Greenhouse w Krzyczkowie. Zawarłem umowę z rzeczoznawcą majątkowym na wycenę nieruchomości. To jest działka we wsi Rybaki o powierzchni 111 metrów kwadratowych. Kolejna działka 600 metrów położona w Mąkach przy ulicy Świętego Kazimierza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Kolejna działka to jest 0,8 hektara przy ulicy Kościelnej do ustania stawki czynszu dzierżawnego za 1 metr powierzchni gruntowej w drodze przetargu pod uprawy rolne. Pod budynek garażowy 24 metry, to jest Słowackiego 25. Określenie wzrostu wartości nieruchomości przy ulicy Kolejowej, oznaczony pod numerem 318, powstałe na skutek jej podziału do ustalenia opłaty adiecenckiej. I na ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego, działka numer 318 przez 3, do ustalenia odszkodowania za działkę zajętą na poszerzenie drogi gminnej. Zawarłem umowę w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Mnieckiego Ośrodka Kultury Nieruchomości położone we wsi Boguszewo. To chodzi o świetlicę wiejską, jak Państwo wiecie, i część funkcjonującej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydane zostały zaświadczenia potwierdzające przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zlokalizowane w Mąkach. Wydaliśmy również zaświadczenia, 3 zaświadczenia o wniesieniu w całości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów i zarządzenia o sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 2 lokali mieszkalnych, to jest przy ulicy Tysiąclecia 11A i Alei Niepodległości 10. Przeprowadzono 10 postanowień dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Mąki. Prowadzonych jest 7 postępowań dotyczących wycinki drzew i krzewów również na terenie miasta i gminy Mąki. Została wydana opinia w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie maszyn i urządzeń produkcyjnych do przetwórstwa pasz, to jest zespół maszyn workująco-poletyzujących itd., itd. oraz wykonanie systemu wytwórczego energii elektrycznej z wykorzystaniem elektrowni fotowoltaicznej do 48,9 kW. I zakupie maszyn i urządzeń produkcyjnych, to jest linii do opakowywania serów, linii do opakowania próżniowego i tym podobnie, także też również do 50 kW montaż na dachu tego obiektu. Wystąpiono usunięcie 3 drzew rosnących przy świetlicy wiejskiej we wsi Kołodzież. Wydaliśmy 24 zaświadczenia dotyczące przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 27 maja wykonawca Herkula, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Chrzanowa, przystąpił do budowy otwartych stref aktywności. 2 obiekty. Jeden to będzie u pani dyrektor w szkole podstawowej nr 1, a drugi na ulicy Sportowej, czyli na naszym stadionie. Łączna wartość za kwotę 97 326 zł. Dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to jest 43 600. I zawarłem umowę na wykonanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części budynku gimnazjum w Mąkach w celu dostosowania na potrzeby szkoły muzycznej i środowiskowego domu samopomocy. W ramach umowy będzie opracowywana również projekt windy zewnętrznej umożliwiającej komunikację osób niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach tego budynku. Podpisaliśmy umowę na budowę świetlicy w Krzyczkowie. Wykonawca remont but Andrzej Gosk z Szepietowa za kwotę 670 531 zł. Grosze pomijam. Podpisano umowę na przebudowę i budowę oświetlenia drogi krajowej nr 65. Wykonawca Elki Marcin Rokicki z Sokółki.
to jest kwota 328 902 zł. Ogłosiliśmy kolejny już przetarg nieograniczony na przebudowę widowni amfiteatru w Mąkach. Otwarcie jest 5 czerwca ofert. No, projekt uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przekazany Państwu. Będzie obradowany dzisiaj. Tak samo jeżeli chodzi o dyskusję publiczną nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miała miejsce 24.05. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mąki w trakcie uzgadniania z instytucjami, to jest dotyczy ulicy Malinowej. I 7.05 odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mąkach w sprawie rozpatrzenia projektu zmian studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta i gminy Mąki. Projekt studium został przekazany do uzgodnień z instytucjami. Trwa realizacja funduszów sołeckich. Ma się rybaki cieszę. Wysłałem kolejne pisma w porozumieniu oczywiście z panem starostą do osób w sprawie budowy Rail Baltica, do osób mogących pomóc nam w rozwiązaniu tego problemu. Wspólnie z panią przewodniczącą Rady Miejskiej, panem starostą Monieckim oraz panem przewodniczącym Rady Powiatu dokonaliśmy uroczystego otwarcia 3. memoriału imieniem Stanisława Fiodorczuka w tenisie stołowym. Przez ręce pani przewodniczącej Rady Miejskiej przekazałem życzenia wszystkim uczestnikom spotkania zorganizowanego przez naszego koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień, panią Jolantę Morską oraz działające na naszym terenie grupy Ararat i Wadie. Przeprowadziłem odprawę kadry kierowniczej urzędu oraz odprawę z dyrektora Bunińskiego Ośrodka Kultury w sprawie bieżących, jak i sprawach prowadzonych inwestycji. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji do Spraw Planowania Budżetu i Finansów przed 8. sesją Rady Miejskiej. Wziąłem udział w podsumowaniu 5. edycji Gry Miejskiej pod nazwą Eko Era Bohatera, przeprowadzoną przez naszych munieckich harcerzy. Kilkakrotnie przeprowadziłem odprawę dyrektorów placówek oświatowych w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok 2019-2020. Przy pomocy Mienieckiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem pana Dariusza Gwiazdy przeprowadziliśmy uroczystości związane z obchodami 228. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja, czyli mszy świętej w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej Świętego Kazimierza, części oficjalnej pod pomnikami w centrum miasta oraz 4. ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego wyścigu szosowego. Wziąłem udział w wyjeździe Zarządu Związku Komunalnego Biebrza do Iławy do Zakładu Utylizacji Odpadów Bioelektryka. Wziąłem udział w konferencji organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Urząd Marszałkowski, Biznes, Samorząd, Rozwój Regionalny. Wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy oraz kierownictwem MOPS-u uczestniczyłem w Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mękach. W roli gościa wziąłem udział w ostatniej sesji Rady Powiatu. Wspólnie ze starostą Monieckim przeprowadziliśmy spotkanie informacyjne przy udziale projektantów i przedstawicieli inwestora, to jest PKP PLK, na temat przebudowy kolei przez teren gminy, czyli Rail Baltica. Przeprowadziłem kompleksowe odprawy w rozbiciu na poszczególne referaty urzędu, jak również kierowników naszych jednostek samorządowych. Uczestniczyłem w powiatowych obchodach Dnia Strażaka, w których to wziął udział wiceminister Jarosław Zieliński oraz wszyscy powiatowi komendanci Straży Pożarnej Województwa Podlaskiego. Na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Białystok oraz projektantów wziąłem udział w spotkaniu informacyjnym w sprawie budowy S16, czyli tej autostrady w Urzędzie Miejskim Knysz. Wspólnie z Radą Nadzorczą oraz kierownictwem PEC-u wziąłem udział w studyjnej wizycie w przedsiębiorstwie energetyczno-cieplnym w Zambrowie. Przeprowadziłem zgromadzenie wspólników Spółki Energetyki Cieplnej w Mońkach. Wspólnie z reprezentacją jednostek naszego samorządu wziąłem udział w samorządowych igrzyskach powiatu munieckiego. Z okazji 65. rocznicy powołania powiatu
Uczestniczyłem w plenerowym wydarzeniu promującym lokalną społeczność wsi Krzyczkowo pod nazwą Pisarowa Góra, Grodzisk w Krzyczkowie, z udziałem właśnie środków pana marszałka województwa podlaskiego. Wspólnie z przedstawicielami zarządu Wspólnoty Niepodległości 6 spotkałem się z przedstawicielem firmy Markanda, czyli sklep konsumy, w celu omówienia i przestrzegania zasad współżycia na tym osiedlu. Jako reprezentant samorządu wziąłem udział w pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mońkach tej kadencji. W miarę potrzeb brałem udział w posiedzeniach Zarządu Związku Komunalnego Biebrza w Zabielu, jak i również Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Wziąłem udział w posiedzeniu zespolonym Komisji Rady Miejskiej przed 9 sesją. Na bieżąco przyjmowałem mieszkańców gminy i miasta Mońki oraz wykonywałem inne obowiązki wynikające z urzędu burmistrza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję panie burmistrzu. Kolejnym punktem naszych obrad jest punkt 9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Mońki na rok 2019. Przedstawi go nam pani Dorota Rudnicka-Dobrzyńska, skarbnik gminy. Bardzo proszę. Proszę państwa, Wysoka Rado, zmiany w budżecie są nieduże, ale niestety były konieczne w celu przeprowadzenia zadania. Tutaj właśnie głównie chodzi o kwotę 3,5 tysiąca. Są to środki przekazane ze starostwa powiatowego na organizację mitingu osób niepełnosprawnych. Żeby taki miting mógł się odbyć, musimy te środki przyjąć uchwałą Rady Gminy. I tak dochody i wydatki zmieniły się o 3,5 tysiąca. I teraz dochody ogółem wynoszą 60 225 671 zł. Natomiast wydatki 69 771 412 zł. Pozostałe wysokości zostały bez zmian. Tutaj chodzi o deficyt budżetowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt ten uchwały był opiniowany przez Komisję do Spraw Planowania Budżetu i Finansów. Przewodniczącą komisji w dniu wczorajszym byłam ja. Zatem przedstawię państwu uchwała nr 32/19 Komisji do Spraw Planowania Budżetu i Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Mońki na rok 2019. Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Mońki na rok 2019, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, opiniuje się projekt pozytywnie. Czy są pytania? Dziękuję bardzo. Zatem poproszę państwa radnych o głosowanie. Przepraszam bardzo. Pospieszyłam się. Uchwała nr 9/72/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Mońki na rok 2019. Czy państwo radni pozwolą, że nie będę odczytywać? Tak, dziękuję bardzo. Teraz poproszę o głosowanie. Głosowało 12 radnych za. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszych obrad jest projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i przedstawi go nam pan Tadeusz Januszewski, projektant planu. Bardzo proszę panie Tadeusz Januszewski. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jest to projekt zmiany planu, a nie planu. Zmiany istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego. Ta uchwała jest dość obszerna. Ona jest przygotowana w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w ubiegłym roku w maju uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu na skutek
zgłoszonych licznych wniosków inwestorów, czyli właścicieli gruntów, którzy chcą po prostu inwestować w inny sposób niż rolnictwo częściowo, bo są wnioski także przeznaczenie pod rolnictwo. W wyniku procedury planistycznej, jaka odbyła się w ciągu tego roku, dokonano niezbędnych uzgodnień wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyłożono projekt planu do publicznego wglądu. Odbyła się dyskusja publiczna. W dyskusji, chcę powiedzieć, nikt nie wziął udziału. Natomiast jako tutaj nowość przy tym planie akurat, plan został poddany konsultacjom społecznym poza ustawą o planowaniu przestrzennym. I w tych konsultacjach też niewiele tam wynikało, chociaż były dwie uwagi właściwie luźne, które nie zwiążą się nawet z prawem, bo obawa jednego z panów, że planując zabudowę jednorodzinną, mieszkaniową, w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowej mogą być w przyszłości konflikty społeczne w wyniku jakichś pretensji mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w stosunku do zagrodowej. No ale to nie jest prawnie uregulowane, więc trudno tutaj nawet reagować na ten temat w tym momencie opracowania planu. Druga uwaga to była taka, że żeby nie planować na nowej zabudowie usługowej zgromadzenie i przetwarzanie odpadów. To jest punkt, który Państwa bardzo jest, uczelenie jesteście Państwo, tak. Oczywiście tutaj w tym planie tego nie ma. Także te dwie uwagi praktycznie nie wniosły wiele. Jeśli chodzi o ilość tych działek, które przeznaczone są pod zabudowę inną niż rolnicza, więc jest tak, wymienię tylko może we wsiach, bo trudno wymieniać wszystkie działki. Państwo na pewno na komisjach to przewertowaliście dokładnie, bo oprócz tekstu obszernego jest 26 załączników graficznych pokazujących, w których to miejscach jest ta zmiana. Więc we wsi Zbutowo, Rybaki, Ciesze, Kołodzież, Oliszki, Sikory, Moniuszeczki, Potoczyzna, Hornostaje, Żodzie, Kuczyn, Iwaśki i Świerzbienie. Może tylko powiem, w jaki sposób te działki są pod co przeznaczone. Więc przede wszystkim po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, z możliwością usług nieuciążliwych. Więc to są działki w Zbutowie, w Rybakach, Ciesze, Kołodzież, Oliszki, Sikory, Moniuszeczki, Potoczyzna i Hornostaje. Druga grupa to są tereny przeznaczone pod zabudowę usługową. I tutaj są tereny w Zbutowie i w Hornostajach. Następna grupa to jest, no grupa właściwie jeden teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową we wsi Żodzie. Następnie we wsi Świerzbienie przeznacza się pod zabudowę przemysłową. To wynika z tego, że kiedyś w przeszłości był plan zmieniany pod przemysł. W tej chwili dopuszcza się kruszywa budowlanego. Następnie przeznaczenie pod rolnictwo. To są tereny we wsi Kuczyn, Świerzbienie, Waśki i Kołodzież. Jeśli chodzi o przeznaczenie podstawowe, to ja powiedziałem, że to są na przykład podzabudowy mieszkaniowy jednorodzinny z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego. Poza tym na wszystkich terenach, jako może ciekawostka, bo dotychczas tego nie było, dopuszcza się instalacje urządzeń, mikroinstalacji wytwarzających energię z wiatru. To są mikroinstalacje, to jest do 50 kW. Po prostu tak ustawa mówi, że jeżeli
planuje się, powstaje plan, to musi być w tym planie sformułowany albo dopuszczamy, albo zakazujemy, jeśli chodzi o mikroinstalację, bo mikroinstalacja nie jest elektrownią. Do 50 kW nie jest elektrownią, dopiero powyżej 50 jest, są to elektrownie, które w przypadku wiatru muszą być wyznaczone w planie oddzielnie jako teren pokazany i uzgodniony. I tak samo i w studium musi być. Także te warunki tutaj zostały spełnione. Na wszystkich terenach dopuszczamy takie instalacje, bo to są tereny wiejskie, akurat że ktoś będzie chciał realizować taką właśnie takie urządzenia w swoim gospodarstwie. Jeśli chodzi o skutki finansowe uchwalenia tego planu, to gmina z tytułu uchwalenia nie ponosi żadnych dodatkowych, tak przewidujemy, żadnych dodatkowych kosztów w postaci uzbrojenia czy jakichś tam jeszcze innych instalacji, które gmina musiałaby finansować. Natomiast wyliczono tutaj w prognozie skutków finansowych, że dochód w ciągu 5 lat może wynieść około 370 tysięcy złotych w wyniku przekształcenia gruntów i podatek od nieruchomości powstanie, czy tak zwana renta planistyczna. To w skrócie tyle. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, proszę bardzo. W imieniu Pana Burmistrza proszę Wysoką Radę o uchwalenie zmiany planu. Dziękuję bardzo. Projekt tej uchwały był opiniowany w dniu wczorajszym przez Komisję do Spraw Planowania Budżetu i Finansów. Przewodniczącą komisji byłam ja i po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem uchwały komisja opiniuje projekt pozytywnie. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Uchwała nr 9 na 73 na 19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki. Myślę, że nie będę czytała, jeśli Państwo radni pozwolą. Dziękuję. Zatem poproszę o głosowanie. Głosowało 12 radnych za, uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejnym punktem naszego posiedzenia jest projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego i przedstawi go nam pan Mariusz Popowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. Poproszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. W związku z wejściem w życie zmiany do ustawy Prawo energetyczne Rada Gminy w drodze uchwały musi określić wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Taki dodatek energetyczny jest wypłacany przez ośrodek. Rocznie to jest około 40 wniosków. Natomiast ustawa nakłada obowiązek wprowadzenia wzoru i taki został przedstawiony i proszę o uchwalenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt tej uchwały był opiniowany przez dwie komisje i tak przedstawię Państwu opinię Komisji do Spraw Planowania Budżetu i Finansów, której byłam przewodniczącą. Komisja obradowała w dniu 30 maja 2019 roku. I przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Poproszę tak o opinię Komisji do Spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej pana Pawła Dąbrowskiego, przewodniczącego komisji. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w dniu wczorajszym. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Uchwała nr 9 na 74 na 19 Rady Miejskiej w Mońkach dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Paragraf 1 określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Monik. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Bardzo proszę Państwa Radnych o głosowanie. Głosowało 12 Radnych za. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszych obrad jest projekt uchwały w sprawie wzoru przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Mońki na lata 2019-2021. I również pan Mariusz Popowski przedstawi nam ten projekt. Proszę bardzo. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada uchwalenie przez Radę Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Program jest na 3 lata. Poprzedni zakończył się w 2018 roku. I może przedstawię pokrótce program. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego programu, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie to dokument, którego zadaniem jest wprowadzenie w życie działań mających na celu udzielenie pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy w rodzinie. Program wyznacza główne kierunki zadania działania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w celu skutecznego reagowania na to zjawisko. Zespół interdyscyplinarny funkcjonuje w naszej gminie. Między innymi jestem jego przewodniczącym. MOPS i zespół interdyscyplinarny wspólnie opracowały ten program, także to wszystko współgra ze sobą. Do kogo jest skierowany program? Skierowany jest do ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków, partnerów, osób starszych i osób niepełnosprawnych, sprawców przemocy i świadków przemocy. Program zakłada kompleksową pomoc zarówno dla ofiar, jak i dla sprawców przemocy przy udziale służb i instytucji oraz społeczności lokalnej. Wymaga podejmowania równoczesnych działań o charakterze interwencyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym. No to jest uzależnione od tego, od rodzaju pomocy dla danych osób. Koordynatorem gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zespół interdyscyplinarny. Monitoring programu będzie prowadzony przez ten zespół, no i sprawozdanie, coroczne sprawozdanie będzie składane do 31 marca każdego roku na ręce burmistrza. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt ten był procedowany przez dwie komisje. Tak przedstawię Państwu opinię Komisji do Spraw Planowania Budżetu i Finansów, która obradowała w dniu 30 maja 2019 roku i projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Poproszę również o opinię pana Pawła Dąbrowskiego, przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Komisja do Spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w dniu wczorajszym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Są pytania? Nie widzę. Uchwała nr 9/75/19 Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Mońki na lata 2019-2021. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się do realizacji gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Mońki na lata 2019-2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Moniek. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Głosowało 12 radnych za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejny punkt naszych obrad to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów. Przedstawi go nam pani Joanna Kulikowska, sekretarz gminy. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mońki wynika z faktu, iż dwie jednostki, a mianowicie gimnazjum w Mońkach oraz szkoła podstawowa w Kuleszach zakończą swoją działalność z dniem 31 sierpnia tego roku. W związku z tym, tak jak Państwo widzicie w projekcie, plan nasz będzie się składał tylko z trzech jednostek, a więc szkoła podstawowa nr 1 w Mońkach, szkoła podstawowa nr 2 w Mońkach oraz szkoła podstawowa w Boguszewie. W związku z tym, że działalność gimnazjum kończy się w wyniku reformy, żadne zmiany, po prostu dzieci kończą, młodzież kończy tam swoją naukę i przechodzą do klas 7 i 8. Natomiast zmiana dotyczy, jeśli chodzi o miejscowości, o zasięg miejscowości, dotyczy tylko szkoły w Kuleszach i te miejscowości, które były przypisane do szkoły w Kuleszach, będą tworzyły obwód szkoły numer 1. Oczywiście rodzice mają prawo skorzystać również z innych szkół. I to jest taka zmiana, więc jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję do Spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej. I poproszę pana przewodniczącego tej komisji, pana Pawła Dąbrowskiego, o opinię. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Komisja do Spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Uchwała nr 9/76/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów. Paragraf pierwszy. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mońki stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ustala się granice obwodu publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mońki stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mońki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Głosowało 12 radnych za. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt naszych obrad to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Przedstawię go ja Państwu. W związku z tym, że mamy nowego radnego, który uzyskał mandat, proponuję do komisji, zgłaszam do komisji pana Leszka Markowskiego. Czy pan Leszek wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Jest to
skład komisji jest niepełny, więc jakby nowym radnym uzupełniamy skład komisji. Czy są jakieś uwagi? Przedstawię Państwu uchwałę. Uchwała nr 9/76/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Paragraf pierwszy. Ustala się następujący skład osobowy Komisji do Spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Alojzy Jankowski, Władysław Marek Moniuszko, Marek Kamiński, Leszek Markowski. Jeżeli Państwo radni pozwolą, nie będę dalszej części czytała. Poproszę o głosowanie. Głosowało 12 radnych za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejnym punktem jest projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu. Tutaj również skład komisji jest niepełny. Proponuję jako członka komisji pana Leszka Markowskiego. Czy pan Leszek wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Tutaj jest analogicznie do poprzedniej komisji. Nie widzę. Uchwała nr 9/78/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu. Paragraf pierwszy. Ustala się następujący skład osobowy Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu. Pan Marek Kamiński, pan Paweł Szybcio, pan Alojzy Jankowski, pan Leszek Markowski. I jeżeli Państwo radni pozwolą, pominę kolejne paragrafy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie. Głosowało 12 radnych za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. I tak, o dziwo, Szanowni Państwo, doszliśmy do przedostatniego punktu naszych obrad. To jest pytania i wolne wnioski. I tak, rozpocznę. W dniu 30 maja 2019 roku na moje ręce wpłynęło do Rady Miejskiej wpłynął raport o stanie gminy w Mońkach za 2019 rok. I mam pytanie do Państwa radnych. Czy wszyscy otrzymaliście ten raport? Czy ktoś nie otrzymał? Bardzo proszę. Tak? Dobrze, to po sesji, panie radny. Tak, zostaniemy i przekażemy raport, bo on prawdopodobnie przyszedł na skrzynkę mailową. Nie było, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. Ja już zapisuję sobie. Pozostali Państwo radni otrzymali. Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku. Uprzejmie zawiadamiam, iż zgodnie z treścią artykułu 161 paragraf 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Kolegium Sądu Okręgowego w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 17 maja 2019 roku ustaliło liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gminy do wszystkich sądów działających na obszarze właściwości Sądu Okręgowego, w tym także liczbę ławników do orzekania w sprawach w zakresie prawa pracy. W związku z powyższym, na podstawie artykułu 161 paragraf 2 powołanej wyżej ustawy, informuję, iż do prawidłowego funkcjonowania sądów
na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku niezbędne jest wybranie wskazanej liczby ławników z obszaru właściwości Rady Miejskiej w Błońkach na kadencję 2020-2023. I tak, Sąd Okręgowy w Białymstoku do orzekania w sprawach cywilnych 2 ławników i w sprawach karnych 2 ławników. Do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych 5 ławników, razem 19. O dalsze szczegóły poproszę panią sekretarz Joannę Kulikowską. Bardzo proszę. Szanowni państwo, gwoli uściślenia. Otóż właśnie mamy kolejną kadencję. Kończy się poprzednia, z tym rokiem kończy się kadencja poprzedniego zespołu ławników. Mieliśmy 6 miejsc, wykorzystaliśmy 5. W tym nowym naborze szykuje nam się zwiększenie i to spore, bo aż 9 ławników. Z tym, że nie mieliśmy do tej pory ławników w sądzie okręgowym, tylko w rejonowym. Teraz mamy również zaproszenie dla 4 osób do sądu okręgowego. W związku z tym chciałam państwu przybliżyć kilka niezbędnych informacji dotyczących tegoż zagadnienia. Z tym, że chciałam poinformować, że szczegółowe informacje, te, które teraz przedstawię i jeszcze dodatkowo inne, które są według nas bardzo ważne, zamieścimy na naszej stronie do wglądu dla każdego z państwa. I tak oto, sprawę właśnie ławników reguluje ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych i wymagania, jakie są stawiane ławnikom. Otóż ławnikiem może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 30 lat, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczyła 70 lat, a więc tak, jest zakreślony przedział wiekowy, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do spełniania obowiązków ławnika i posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, czyli zawodowe. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych, a więc zazwyczaj są to kadrowe, które pracują w innych zakładach pracy. Natomiast kto nie może być ławnikiem? Ławnikiem nie może być osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądownego, a więc wszyscy decydenci typu burmistrz. Funkcjonariusze policji nie mogą być, przypominam, to teraz przedstawiam tych, którzy nie mogą być. Funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze służby więziennej, radni gminy nie mogą być, radni powiatu ani województwa. I dodatkowo do jednego tylko sądu można zgłosić swój akces, a więc nie można być ławnikiem w tym i w tym sądzie. Tak jak już państwo się zorientowaliście, jest to zadanie rady, jest to państwa zadanie wybrać. W głosowaniu tajnym będą wybierane te osoby. Zanim dojdzie do głosowania, to trzeba tych prawników zgłosić, ławników, jeszcze nie prawników, prawnicy nie mogą być, ławników zgłosić. Kto może zgłosić ławników? Kandydatów na ławnika mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów i takiego jednego mieliśmy ławnika zgłoszonego przez prezesa sądu rejonowego. Stowarzyszenia mogą zgłaszać. Inne organizacje społeczne i zawodowe, na przykład związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
A więc jeżeli pan Kowalski zbierze 50 podpisów, to również pierwsza osoba z tych, z tego spisu wyborców, z tych spisu popierających może jest uznawana za tego zgłaszającego i ona jest w kontakcie potem z, tutaj z Radą Gminy. To zgłoszenie powinno być dokonane w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji, a więc do tego roku, bo teraz się kadencja kończy, w 19. Co jeszcze z rzeczy ważnych? Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na specjalnej karcie, wzór też będzie zamieszczony na naszej stronie, przez obywateli, a więc tego z podpisami 50 obywateli, dołącza się również listę osób zawierającą imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis. Ja wiem, że przy akcji wyborczej nie wszyscy chcieli zdradzać swój PESEL, więc tutaj te osoby, które nie podpiszą się łącznie z PESEL-em, nie będą właściwie wypełniały obowiązku poparcia dla tegoż kandydata na ławnika. W celu zgłoszenia, tak jak powiedziałam, tutaj trzeba dołączyć do zgłoszenia, również trzeba informację z Krajowego Rejestru Karnego i ta informacja powinna być nie starsza niż miesiąc przed zgłoszeniem. I ta informacja jest uzyskiwana bezpłatnie na tę okoliczność. Musi być również dołączone oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzona przeciwko niemu żadna akcja typu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Również powinno być dołączone oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. Następnie zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Tak jak czytałam wcześniej, że musi wykazać się stanem zdrowia właściwym, więc to jest poparte zaświadczeniem lekarskim i za to zaświadczenie płaci kandydat. Z tego nie jesteśmy jako kandydaci zwolnieni na tylko z wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Oprócz tego jeszcze dwa zdjęcia zgodnie z wymogami, tak jak do dowodu osobistego. Co tu jeszcze może być? Aha, nie można też przekraczać terminu zgłoszenia, czyli do 30 czerwca, ponieważ ten termin nie ulega przywróceniu, a więc nie będzie uznany żaden wniosek typu jakieś tam obiektywne nawet przesłanki były, że nie zgłosiłem się do 30. Tak samo będzie z wnioskami złożonymi nieprecyzyjnie, niedokładnie, niekompletnie. Po odrzuceniu nie ma możliwości poprawiania. Co jest jeszcze ważne? Jeszcze tak, jest istotne. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja, więc w tym roku do października. Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. Na następne nasze spotkanie, na następną sesję przygotujemy projekt uchwały w tym zakresie. Powołacie państwo zespół, który będzie przeglądał i opiniował złożone kandydatury. I to w zasadzie jest chyba wszystko. Kadencja trwa 4 lata, poczynając 4 pełne lata kalendarzowe, poczynając od roku następnego po zakończeniu kadencji, a więc dlatego pani przewodnicząca czytała rok 2021, 2022 i 2023. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy na wstępie. Proszę rozpropagować tą sprawę. To jest ważne, żebyśmy mieli swoich przedstawicieli chętnych do pracy. 9 osób to nie jest łatwa liczba taka osób do pozyskania. Wiem, że w poprzedniej akcji należało namawiać trochę ludzi, ale warto uczestniczyć. Czasami właśnie poznawać ten świat i czasami może pomagać w jakiś sposób rozwiązywać problemy społeczne również. Także zachęcam do lektury na naszej stronie internetowej i do zgłaszania znajomych albo właściwie wybranych przez was fachowców na ławników. Dziękuję bardzo. O głos poprosiła pani Agata Kulima. Bardzo proszę. Szanowni Państwo,
w imieniu pana burmistrza, ale przede wszystkim swoim. Pragnę podziękować bardzo gorąco sołtysom za pomoc. Wiem, że to była ciężka praca. Nasi sołtysi podjęli się trudu doręczenia zawiadomień odnośnie zmiany stawki za odpady komunalne. Tak jak mówię, wiem, że było trudno, bo miałam informacje od panów i pań sołtysów, ale naprawdę z całego serca bardzo serdecznie dziękuję i polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo. Ja w imieniu własnym Rady również dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Bardzo proszę, ale proszę tutaj pani sołtys, dobrze? Nie, ale ja bym bardzo chciała, żeby pan burmistrz się odniósł właśnie do tej naszej planowanej drogi, bo na zebraniu najpierw wymieniono pana, później radnych, a później sołtysów, że nie poinformowali mieszkańców. A skąd my mamy o tym wiedzieć? Czy te spotkanie, które pan odbył, to było w tej sprawie? W Gnyszynie. No chociaż troszeczkę coś trzeba powiedzieć, bo wiem, że oglądają w internecie i to właśnie do tych, którzy oglądają teraz sesję w internecie, niech pan to też się odniesie. Dobrze, dziękuję. Pan burmistrz. Idzie, mówi od razu, że będzie nieprzyjemny. Myślę sobie, gdzie tam droga niewybudowana? No Liszek jest wybudowany. Szanowni państwo, myśmy dostali informację, zaproszenie, ale było to tylko i wyłącznie spotkanie informacyjne, nie konsultacyjne. To organizowała firma projektowa, jak i również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Oddział Białystok. Powiem tak, tych koncepcji, które możecie sobie w internecie zobaczyć, to jest kilka. I teraz ja nie powiem na przykład, czy to będzie akurat północo, jeżeli chodzi o gminę, czy tam o was, czy przy was, jeżeli chodzi o bardziej południe. Nie, to jest tylko i wyłącznie, było pierwsze w ogóle spotkanie na temat rozpoczęcia i to mi się bardzo podobało i też podkreśliłem do inwestora, jak i również do projektanta, że to było pierwsze spotkanie informacyjne, żebyśmy się w ogóle zaczęli w tym temacie rozglądać i rozpatrywać. No oczywiście tam zauważyliśmy, to nawet trudno powiedzieć projekty, jakie jest założenie, to są koncepcje. Jest aż tych pięć wariantów, jest kilka tych wariantów, co jest tak. I no oczywiście z kierownikiem Minkiewiczem, żeśmy byli i mówiłem o węźle. Bo znowu dla miasta jest bardzo ważne, żeby był węzeł zjazdowy z tej, czy ona będzie górą, czy będzie dołem, to węzeł, żeby był komunikacja i żebyśmy na tym mogli ewentualnie skorzystać. Natomiast proszę się niepokoić. Rozmawiałem po tym spotkaniu informacyjnym, rozmawiałem z panem starostą i będziemy organizowali spotkanie dla sołtysów nie tylko z terenu gminy Mońki, ale teren gminy Knyszyn, Goniąc i tych, których ewentualnie będzie to dotyczyło. I na pewno państwu przekażemy to, co się dowiedzieliśmy tam na tym spotkaniu. A powiem szczerze, dowiedzieliśmy się niewiele. Bo pokazano nam kilka tych korytarzy, kilka kolorów. Brakowało jakby osoby, która byłaby przedstawicielem decydenta co do przebiegu. Byłem dzisiaj jest piątek, w środę byłem na zarządzie Związku Komunalnego Biebrza i tam jest również członkiem zarządu burmistrz Augustowa. Burmistrz Augustowa mówi, bo tak zaczęliśmy o 16, on mówi, no mów. Ciekawe, co powiesz na ten temat. Ja mówię, że my tutaj się obawiamy o węzeł, jeżeli chodzi o jakby pewne przejście, to co może różnie być, prawda? A on mówi, ale waszego nie będzie. Przecież jest generalnie założenie, że to pójdzie na Augustów, Ełk Augustów. I przy okazji przebudowanie akurat tej obwodnicy, która istnieje, która no, nie jest najtrafniejszym rozwiązaniem, które jest do Augustowa. Tylko, że on jeszcze mówi, że z drugiej strony. Ja mówię, Mirek, skoro spotkano się z nami w Knyszynie, bo to było takie pierwsze, po prostu na tej zasadzie, no to ja myślę, że akurat u nas. Bo powiem szczerze, że jeżeli na trasie Ełk-Białystok z tej strony tej szesnastki nie będzie, to będzie problem. Będzie problem komunikacyjny jeszcze większy niż teraz jest, ale druga strona
jeżeli chodzi o możliwości pewnego wzrostu potencjału gospodarczego, bo powiem Państwu tak, jest tak zwana Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego i tam między innymi też jest województwo podlaskie i Mońki nie są ujęte w KSRR-ze, czyli akurat nie są zagrożone degradacją ani ekonomiczną, ani społeczną, ani gospodarczą. I druga miejscowość z naszego powiatu to jest gmina Krypno. Pozostałe akurat są, także tu pewne też jakby w KSRR-ze to co opracowywane, to pewne też jakby założenia rozwoju komunikacyjnego i tak dalej są. Także naprawdę tam jeszcze jedną rzecz, na tym spotkaniu chcieliśmy rozmawiać o jakby problemach może technicznych, komunikacyjnych i tak dalej. Spotkanie zostało zdominowane przez ekologów. Przez ekologów tam padały różne rozwiązania, żeby przez jednostkę w Osowcu i tym podobnie i tak dalej. Trochę trwało, natomiast ono będzie, to zadanie będzie całkowicie zdominowane przez ekologów. A tam, gdzie ekolodzy, to terminy nigdy nie są zachowane. Także. Natomiast słuchajcie Państwo, żebyście też byli świadomi, ja wystąpiłem na tym spotkaniu, powiedziałem do inwestora, jak i również do projektanta, że bardzo się cieszę, że zrobiliście spotkanie i nazwaliście to spotkanie informacyjnym, nie konsultacyjnym. A dlaczego? Dlatego, że inwestorem można powiedzieć, to jest państwo, tak? Jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, czyli budżet państwa i tym podobnie. Tak samo jak z Rail Baltico. Jest spółka, która generalnie jest spółką państwową i tym podobnie. Jeżeli się używa po drodze, a to ustalono z samorządem gminnym, a to ustalono, a to ustalono, a ja pytam się, a kiedy ustalono? My zawsze tylko i wyłącznie przyjmujemy informacje, przekazujemy informacje do zainteresowanych i te informacje od mieszkańców zwrotnie oczywiście kierujemy. Dlatego powiedziałem, że bardzo się cieszę, że jest to informacja, bo Państwo nie wymagajcie od nas, od samorządu, od burmistrzów, od wójtów na terenie przebiegu TS-16, że ktoś powie w stanie, tędy będzie przebiegała, bo ustalono z Karwowskim. Nie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że w każdej jednej sytuacji, czy to kolei, czy to przebudowy, czy budowy S16, czy tego będą to koszta. Koszta indywidualne, koszta można powiedzieć majątkowe i tym podobnie. Często akurat jeżeli chodzi o dorobek całego życia też będzie stał pod znakiem zapytania. Więc my informacje, od was informacje i taki kierunek ma być zachowany. Dlatego jeżeli w przyszłym tygodniu, bo jeszcze próbujemy zorganizować wyjazd do Warszawy w sprawie Rail Baltica z panem starostą, czekamy na telefon od prezesa PKP PLK, pana Merkla i z taką delegacją chcemy jeszcze wyjechać, to na pewno w najbliższym czasie będzie spotkanie. Ale naprawdę nie ma sensu od dzisiaj nie spać. Nie ma sensu, bo ja myślę, ja bym dzisiaj zakładał, patrząc na te rysunki, bo każdy patrzy na te założenia względem swojego punktu widzenia, że to jednak bardziej pójdzie północą, tutaj, z tej strony. Z tej strony, jeżeli chodzi o północ gminy. Północno-wschodnia część, tak. Bo jeżeli tam dokładnie przyjrzycie się, to te wszystkie pozostałe kolorki, oprócz tego jednego na dole, wszystkie pozostałe kolorki, czyli te pewne jakby warianty schodzą się na północ. Także pewnie Oliszki z Brutowo zostanie nieruszone. Naprawdę uspokajam z tego względu, że oni mają założenie terminowe. Marek, do kiedy tam? 20. Z wydawaniem decyzji środowiskowej. Koniec z rzędu temu, co do 23 roku będą mieli decyzje środowiskowe. Na pewno temat, kochani, momencik, jeszcze już kończę, na pewno temat Biebrzańskiego Parku Narodowego, największego w Polsce, drugiego co do wielkości w Europie, nie zostanie o tak sobie
przez inwestora i na zasadzie wywłaszczenia pozostawione. Także będziemy tego, będziemy się komunikować, nie ma najmniejszego problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Tak, bardzo proszę, Pani Sołtys. A chciałam dodać, że w sesji uczestniczy 13 radnych. Witamy Pana. Ja tak w imieniu Sołtysów i a propos obsługi przez Bank Sołtysów chciałabym po prostu jakoś prosić o ingerencję, bo w marcu godzinę 40 minut czekałam na obsłużenie, jak podatek przyniosłam. Teraz to było o dziwo 45 minut. Na zwrócenie uwagi pani, że tylko jedna pani obsługuje, no to niemiło zostałam potraktowana. Nie wiem, czy akurat dla mnie tak trafiło, ale słyszałam, że po prostu jest masakra w tej sytuacji. Druga sprawa, tak a propos drogi i równania nawierzchni żwirowych. Na jesień w tamtym roku była u nas robiona na nowo droga. No i ci, co równają, nie popisują się. Za każdym razem, już chyba 2 czy 3 razy było równane, ten tak zwany przysłowiowy przydróżek jest zostawiany. Znowu robi się kępa i znowu wszystko to, co powinno być na środku, jest do boku. Czy ktoś w ogóle to kontroluje i czy to zostanie naprawione, bo w tej chwili to jeszcze można naprawić. Ta droga jest na nowo robiona, a na przykład odcinek u nas tam dalej do Dziękonia, tam przydróżek już wynosi w niektórych miejscach 40 cm. To jest odcinek drogi, który po prostu, ja nie wiem do czego ten przydróżek ma służyć, bo nawet traktorem tam już strach wjechać w niektórych momentach. Także bym prosiła o ingerencję i o zwrócenie uwagi na to. Dziękuję. Ale proszę o ciszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja powiem tak, jeżeli chodzi o Bank Pekao S.A. wygrał u nas przetarg, bo nas obowiązuje, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, obsługę konta. I powiem tak, to nie jest dzisiaj pierwszy raz, jeżeli chodzi o informacje, jeżeli chodzi o obsługę w Pekao S.A. Że obsługuje jedna, było tak dwie osoby i tym podobnie. Ja osobiście parę razy jeździłem nawet do pani dyrektor Jagiełło. Ona mi mówi, że akurat jest problem z zatrudnieniem. Jest problem personalny w układzie jakby dodatkowej osoby co do obsługi. Nie pośredniczyłem, bo akurat są młodzi ludzie, którzy tu zgłaszali się i pośredniczyłem też, jeżeli chodzi o nawiązanie stosunku pracy, żeby to było ładnie, żeby to było sprawniej, bo to nie tylko u was, ale w momencie, kiedy są wypłacane również i zasiłki, to jest wtedy kolejka, są nerwy. No, nerwy, my się odzwyczailiśmy od kolejki, ja rozumiem, natomiast po dzisiejszej sesji wystosuję już oficjalne pismo, że na sesji, a czy pismo w znaczeniu już może nie prośby, ale trochę bardziej dyscyplinujące, że ten problem trzeba rozwiązać. Tylko chcę Państwu jedną rzecz zaznaczyć. W specyfikacji, jak robimy przetarg ze tak zwanych squeeze'ów, my nie możemy napisać, że obsługa 5-minutowa klienta. Nie możemy wpisać w ogóle, ponieważ nie ma to żadnego wyniku ekonomicznego. Nie ma to żadnego wyniku ekonomicznego. Ja powiem szczerze, że przy przetargu również wystąpił bank spółdzielczy. Wiedział, jaki błąd zrobił, bo tutaj byliśmy wszyscy przyzwyczajeni, byliśmy tego, no ale wynik, kwota, wszystko na ten temat. I my mamy akurat, jeżeli chodzi o ustawę zamówień publicznych, mamy ją przestrzegać. Ale ja to dzisiaj akurat na pewno porozmawiam telefonicznie i pójdzie pismo. Jeżeli chodzi o drogi, to tutaj z kierownikiem rozmawiałem, tą drogę żwirową tam przy was. Ona będzie poprawiona, bo jest to w ramach też umowy, która została spisana. To chyba firma Drogomisz, tak? No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Ja ze swojej strony jeszcze raz chciałabym pogratulować dla pana Leszka Markowskiego i powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło po raz trzecią kadencję pracować z panem. Gratuluję jeszcze raz. Zamykam obrady 9. sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Dziękuję bardzo.